5 sierpnia wspominamy błogosławionego Fryderyka Jansu, prezbitera. Fryderyk Jansu urodził się 19 listopada 1838 roku w Gieweld we francuskiej Flandrii, jako 13 dziecko bardzo bogobojnych rodziców. Studia przerwał, aby wspomagać owdowiałą matkę. Pracował wówczas jako wędrowny agent sprzedawca. Gdy matka zmarła, podjął na nowo studia. W roku 1864 wstąpił w Amiens do franciszkanów. 6 lat później otrzymał święcenia kapłańskie. W czasie wojny prusko-francuskiej był kapelanem wojskowym. Potem zarządzał klasztorem w Bordeaux. W roku 1876 wysłano go do Ziemi Świętej. Został tam wikarym kustodii. W tym charakterze w roku 1881 udał się do Kanady, aby zbierać jałmużny. Tam już pozostał do śmierci, Kanadę uznając za swoją drugą ojczyznę, pracując przede wszystkim w sanktuarium Notre-Dame-du-Cap, które w roku 1909 uznano za sanktuarium narodowe. Tam też rozpoznano w nim męża nieprzeciętnej cnoty. Zmarł w opinii świętości w Montrealu 4 sierpnia 1916 roku. Pozostawił po sobie nieco pism. Jego pogrzeb w Trois-Rivières stał się triumfem i pierwszym objawem oddawanej mu czci. Święty Jan Paweł II dokonał jego beatyfikacji w roku 1988. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Fryderyka na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.